Witam Was w kolejnym, czwartym już odcinku serii Wielkie LKS Goczałkowice Zdrój. Na wstępie dziękuję Wam za odzew w sprawie mojego pytania o to, czy dobrym pomysłem jest to, aby Jerzy Chojnicki w tym momencie objął kadrę reprezentacji Polski. Głosy podzieliły się mniej więcej na pół, może z lekką przewagą tego, że to jest dobry pomysł, ale dało mi to do myślenia. Pod tym względem, że trochę zmienię ten pomysł. To znaczy, ja tę kadrę obejmę, ale prawdopodobnie już po Mistrzostwach Świata, no bo teraz zobaczcie, miałbym do rozegrania mecze, które już się odbyły w rzeczywistości, czyli ten z Walią i z Holandią w Lidze Narodów oraz Mistrzostwa Świata. Trochę to by był taki odgrzewany kotlet grać te Mistrzostwa Świata, tym bardziej, że grałem je już w serii z FIFA, więc no bez sensu, wydaje mi się, że to trochę bez sensu, dlatego poczekam, aż te Mistrzostwa Świata się odbędą i kiedy się zaczną eliminacje do Mistrzostw Europy, wtedy najprawdopodobniej Jerzy Chojnicki kadrę obejmie. Tak więc tutaj trzeba iść z tym drugim Jerzym Chojnickim na emeryturę. Emerytura niezwłocznie. Ciekawe, kogo tam zatrudnią w Polsce po tym, jak zwolnili Michniewicza, żeby zatrudnić Chojnickiego i... Ciągnąłem również, jeden z widzów przesłał mi logo paki, face paki. Z tego co widzę, herby działają bardzo dobrze. Jeśli chodzi o twarze, jednak no nadal ich nie mam. Ale podejrzewam, że to może być tak, że po prostu nie ma twarzy do takich zespołów jak LKS Goczałkowice. Chociaż no nie wiem, bo na przykład Łukasz Piszczek też tutaj nie ma twarzy, a to jest dość znany zawodnik. No nieważne, na razie będziemy sobie bez twarzy działać, za to z herbami. O, widzicie, jaki piękny herb ma tutaj LKS Goczałkowice. Jeśli jednak te twarze by były, ktoś miałby takie informacje, to możecie do mnie pisać, ja sobie na pewno wgram. Zanim jednak przejdziemy do rozegrania pierwszego meczu, zapraszam Was na krótki fragment sponsorowany. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Letyshops. Wspaniała węgierska firma, która od dziada pradziada zajmuje się hodowlą ekologicznych cashbacków. Cashback to jest produkt bardzo przydatny dla każdej osoby grającej w gry, w szczególności w Football Managera, bo Football Manager to jest taka nietypowa rozrywka, która poza dostarczeniem emocji pozytywnych dostarcza również sporo emocji negatywnych i no, jeśli za dużo tych emocji negatywnych dostarczy Wam, to możecie zacząć łysieć, tak jak ja, i to jest nieprzyjemna sprawa. Trzeba sobie z tym jakoś radzić, można temu zaradzić na sposoby różne, kupując pewne rzeczy, które stres redukują. A jak już kupować rzeczy przez internet, no to dobrze jest mieć usługę cashbacka, bo wtedy część pieniędzy, które zainwestujecie, wraca na wasze konto Letyshops i potem możecie sobie te pieniądze wypłacić i przeznaczyć je na coś innego. No, lepiej jest mieć pieniądze niż ich nie mieć. A jakie rzeczy można kupić w celu ograniczenia stresu? No, najlepiej różne, a jak chcemy kupić rzeczy różne, to wtedy najlepiej kupować w sklepie Allegro, bo to jest sklep, który dysponuje największą różnością rzeczy, tak? Więc dostaniecie tam na przykład jakieś, nie wiem, piłeczki antystresowe, to jest rzecz przydatna. Wtedy ten stres idzie bardziej w waszą pięść, a nie we cebulki włosów. Jakieś lecznicze zioła, jak ktoś woli, to takie mogą być do tworzenia naparu albo takie do połykania w kapsułkach, też są jakieś takie na uspokojenie, co nie. Ewentualnie dobrze jest mieć też jakąś sztukę, która was po prostu trochę zrelaksuje, nie? Jak na przykład taki relaksujący obraz z kapibarą. Imaginowani naukowcy z Węgier potwierdzają, że jeśli zainstalujecie wtyczkę Letyshops używając linków podanych w opisie, to wtedy Andrzej Kłoda zacznie się przykładać do treningów i ja będę szczęśliwszy. Tak więc myślę, że warto to zrobić. Nic was to nie kosztuje, a możecie tylko zyskać. Koniec fragmentu sponsorowanego. Dobrze, co nas teraz czeka? Zaczynamy od rzeczy bardzo nieprzyjemnych,
czyli comiesięczne spotkanie sztabu szkoleniowego. Nie lubię tego robić, oni nigdy nie mają nic ciekawego do powiedzenia, no ale spotkam się z nimi, żeby nie było, że jestem jakiś, że ich olewam totalnie, nie? Co wy tu mi macie ciekawego, panie towarzyszu Piszczek, do powiedzenia? Krzysztof Kiklajsz ma pewne braki, jeśli wziąć pod uwagę takie atrybuty jak rozum i godność człowieka. Nie no, chodzi o siłę. Dobrze, niech tak, tu się z tobą zgadzam, Łukasz. Nareszcie coś mądrego powiedziałeś. Kiklajsz niech trenuje jak najwięcej. Trzeba mu obrzydzić ten klub. Dzierbicki powinien lepiej ustawiać się w obronie. No pewnie, dlaczego nie? I powinien, tak, niech trenują. Proponuję, by Andrzej Kłoda zakończył swój obecny trening indywidualny, gdyż jest mało prawdopodobne, by był jeszcze w stanie poprawić swój atut, siła, skoczność oraz gra w powietrzu. On ma atut siły 7 i jest mało prawdopodobne, by był w stanie go poprawić. No patrząc na to, w jaki sposób Andrzej Kłoda podchodzi do instytucji treningu, to faktycznie myślę, że nie ma za bardzo sensu, żeby on jakiś trening indywidualny wykonywał. Ostatnio jak go widziałem na treningu, to po prostu leżał na boisku i czytał gazetę, tak więc masz rację. O dziwo, dzisiaj Łukasz Piszczek same mądre rzeczy opowiada. Uważam, że Michał Nagrodzki wiele by zyskał, gdyby zaczął atakować z piłką środek pola, gdy sprzyja temu jego wysoka sprawność fizyczna. No z tym, że problem jest taki, że Michał Nagrodzki w ogóle nie gra, więc ciężko, żeby atakował z piłką środek pola, jak nie. No ale dobra, niech będzie, niech będzie. Uważam, że Błażej Grygier nie jest wart swojej pensji i powinniśmy się zastanowić, czy jest dla niego przyszłość w zespole. Zwłaszcza, że poczynione oszczędności odciążyłyby budżet płat. W przednim odcinku mówiłem, że jak ktoś podniesie rękę na Błażeja Grygiera, to ja mu tę rękę odgryzę. Ale no teraz jak tak patrzę na Błażeja Grygiera, na to co on ostatnio prezentuje sobą, to faktycznie zgodziłbym się z tym, że to nie jest to najlepszy zawodnik. Ale to co ja mam z nim zrobić? Umieścić go na liście transferowej? Lipniak też nie zasługuje na... Przecież on ma potencjał duży podobno, tak mi mówicie przynajmniej. No ale on faktycznie dużo pobiera. Dobra Łukasz, ale jak ja sprzedam obu moich środkowych pomocników, to przecież ja nie mam środkowych pomocników. Czy ty w ogóle myślisz w ten sposób, że to mógłby być pewien problem dla nas? Zobacz Łukasz, my mamy tak, jeśli chodzi o środek pomocy wypożyczonego Adriana Dąbrowskiego, który nie będzie u nas przez wieczność grał, bo jest wypożyczony. Tak działają wypożyczeni zawodnicy. Oni odchodzą. Ponadto mamy Błażeja Grygiera, którego chcesz sprzedać. Mamy Łukasza Hanzla, który jest stary. Mamy Bryszczenkę, który może grać w środku pomocy, ale raczej bardziej z przodu, a nie jako defensywny pomocnik. Bo on nie potrafi w ogóle piłki odbierać, on się boi. Konrada Sierockiego, który również raczej bardziej z przodu niż z tyłu, nie? Mamy Dawida Lipniaka, którego również chcesz sprzedać. I mamy Daniela Warzyskiego, o którym pierwszy raz w życiu w ogóle słyszę, że ktoś taki istnieje. Dlatego ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby ich sprzedawać obu. Grygier bierze 3700, Lipniak bierze 3400. No dobra, za jednego może sprzedamy. Można jakoś porównać pewnie piłkarzy, nie? Lipniak lepszy w defensywie, Lipniak lepszy fizycznie, Lipniak lepszy w przeglądzie sytuacji, Lipniak lepszy w górnych piłkach, Lipniak lepszy w ofensywie, Lipniak generalnie jest lepszy. Dobrze, Łukasz, zaufam ci i zgodzę się, że trzeba sprzedać Grygiera. Kiklajsz, podnieść cenę wywoławczą. No ale to wtedy go nikt nie kupi. Czemu ja to kliknąłem? Łukasz, to przesunięcie. Michał Milkowski jest za stary na zespół U19. Nie jest za stary, jest 20-letni, więc może grać w U19. Tam przy... Będzie grał na kartę kogoś innego najwyżej. Jakub Zych wiele skorzystał na pozytywnej interakcji z resztą zespołu, co jest bardzo pożądanym zjawiskiem. A Andrzej Kłoda odczuł ostatnio pozytywny wpływ, jaki miał na niego ogólny charakter składu. Andrzej Kłoda pozytywny wpływ najbardziej pewnie by miał L4. Okej, to są akurat średnio ciekawe informacje. Miło jest patrzeć, jak Dominik Zięba współpracuje z kolegami na treningach. Wygląda na to, że niejako przy okazji opanował też nowe zagranie. No Dominik Zięba generalnie się ogarnął, to jest prawda. Co my tu jeszcze mamy? Zespół jest w miarę zadowolony z twojej pracy na stanowisku menadżera, na co składają się w pierwszym rzędzie pozytywne więzi. Jaka udało ci się zawiązać? No. No i o to chodzi. Dawid Lipniak daje nam spore powody do radości swoimi postępami. A przed chwilą mówiłeś, że mam go sprzedać. Co ja mam za asystenta? Pekliwan powinien zostać pochwalony, bo w ostatnim czasie... Dobrze, pochwalmy go. Dziękuję, to było nawet nie najgorsze spotkanie.
jak na standardy spotkań w tym klubie. Pochwal formę Pechliwana. Jesteś bardzo fajny facet. No ale bardzo mi miło, no. Teraz tak, słuchajcie. Będziemy grali mecz Pucharu Polski z Unią Książenice. Postanowiłem dodać w programie element, że tak powiem, taki geograficzno edukacyjny. Otóż będę się chciał dowiadywać czegoś o tych takich małych miejscowościach, z którymi będę grał. Mam teraz na rozkładzie Unię Książenice. Książenice jest to wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, w gminie Czerwionka Leszczyny. 2466 mieszkańców. No to jest naprawdę niezłe zadupie. Już chyba w Piasku więcej mieszka. U mnie w Piasku pamiętam, że były kiedyś 4000. Oczywiście, Zagłębie Pieczarkowe, to właśnie my. O, to jest kościół, koło którego zresztą mieszkałem kiedyś. Jest napisane, ile ludzi mieszka w Piasku? Nie jest napisane. Osoby związane z miejscowością. Nie ma mnie tu. Jest za to ksiądz Jan Wagner oraz Teodor Paliczka. Coś mi mówi Teodor Paliczka. Nie żeby jakoś bardzo mi coś mówił, ale coś mi mówi. Dobrze, nieważne. Książenice, o Książenicach mieliśmy gadać. Książenice to jest mała miejscowość i... ale stara za to. Patrzcie, jaka stara miejscowość. Starsza od Stanów Zjednoczonych. Tu coś o wojnie. Najbardziej znana osoba z Książenic to biskup Gerard Bernacki. Przeważnie tak jest, że na wiochach księża i ogólnie duchowni to są najwięksi celebryci. Nie inaczej z miejscowości mojej. Jeden to nawet był kiedyś bardzo znany. Co prawda z przyczyn niezbyt chwalebnych, ale nie będziemy w to wchodzić. Książenice mają swoją stronę nawet internetową, widzicie? O, tak wyglądają Książenice. Z nimi gramy Puchar Polski. To jest z tym gościem, który tu mieszka, tu. 800-lecie Książenic w tym roku wypada. Nie no, to fajną stronę mają. Konferencja, wyślemy piszczka, bo nie chce nam się rozmawiać. Dzisiejszy komentarz, do którego się zastosuję. Bo jak no mówiłem nieraz, będę się stosował do waszych zaleceń i pomysłów. Wysłał Tomasz Mazurkiewicz. Tomasz Mazurkiewicz napisał tak. Uważam, że powinieneś dać szansę mojemu synowi, który jest w drużynie, ale nie miał okazji się wykazać. Ja to oczywiście zrobię. Po pierwsze dlatego, że z rodzicami piłkarzy się nie zadziera, nie? Nie wiem, czy byliście kiedyś na jakimś turnieju, tam gdzie dzieci grają, młodzież. Ci rodzice piłkarzy to po prostu potrafią zaleźć za skórę sędziemu, trenerowi, piłkarzom, innym rodzicom. No po prostu straszne rzeczy się czasem dzieją. I ja po prostu nie chcę mieć problemów z panem Tomaszem. Dlatego jego syn zagra. Nawet nie wiedziałem. Tak, ja go ściągnąłem chyba, nie? Tam jako jakiegoś... O! Oskar Mazurkiewicz. Oskar Mazurkiewicz ma 25 lat? Ja myślałem, że to jakiś junior. To pan Tomasz młodo wygląda, jak ma... Chyba, że tutaj mnie oszukuje i to nie jest jego syn. A pan Tomasz ma nawet jakieś filmy na YouTubie. Spływ kajakiem. 5 części jest tej historii. Drugi powód, dla którego mam zamiar się dostosować do tej porady, to to, że właśnie gramy w pucharze z Unią Książenice. Jak widzieliście, klub może i sympatyczny, ale niezbyt poważny. Więc to jest moment, w którym dam szansę piłkarzom, którzy do tej pory nie grali. Ramce zagra Klaudiusz Mazur. No, on ostatnio wszedł w trakcie. Dziś zagra z pierwszej minuty. Jeśli chodzi o obrońców, no to myślę, że lepszej okazji na to, aby wykazał się Andrzej Kłoda, może już nie być. Andrzej Kłoda to jest boczny obrońca. No, on jest trochę taki nie za szybki jak na bocznego obrońcę, nie? Ten Andrzej. Dobra, czekajcie, powoli. Szymała powinien zagrać. Szymała jest ogromnym talentem podobno. Trzymała zagra tu. I z Szymałą na środku obrony zagra Andrzej Kłoda zagra na środku obrony. Trudno, będę tego kurwa żałował. Na bokach obrony zagrają Orzechowski, jeszcze nigdy nie grał, i zagra Mazurkiewicz. Zaraz pewnie mi tata napisze, że on to by wolał na skrzydle grać, ale no trudno, będzie grał na boku obrony. To jest jego szansa dzisiaj.
W środku pomocy zagramy młodymi, czyli Lipniakiem i Warzyckim. Lipniak nie chce grać tak nisko. Lipniak by chciał tu grać pewnie, co? No, wolałby. Dobra, to Lipniak niech zagra tu. A na razie tutaj zostawimy. Zagra z przodu dzisiaj Nagrodzki, bo on chyba jeszcze w ogóle nigdy w życiu nie grał w piłkę w meczu. Niech on zagra wysuniętego napastnika. Na skrzydłach zagramy. Zagra w końcu ten Morenkow, bo on może już nigdy żadnej szansy nie dostać. I zagra... Kto tu jeszcze nie grał nigdy? Gęborys grał w sparinga. Oczko coś tam grał. O, ten zagra. On jeszcze nie grał. Krasicki, Mockało. Dobra, a kogo ja tu mam koło tego Warzyckiego dać? Powiedzcie mi, ludzie. Dąbrowski, tak jak mówiłem, chciałem, żeby zagrał w lidze teraz. Bo on chyba jest trochę lepszy od tego Grygiera. Dobra, to Warzycki zagra defensywnego pomocnika. A obok niego Lipniak zagra cofniętego rozgrywającego. Chociaż to w ogóle nie jest jego, dla niego rola. No ale trudno, niech gra. I tutaj jeszcze jest gość, który nie grał, on się nazywa Ślosarczyk. No i git. I tak gramy. Oskar Mazurkiewicz założy dzisiaj opaskę kapitańską. No dobrze, tata może będzie dumny. Andrzej Kłoda jest oczywiście zmieszany, że w ogóle rozkazuje w piłkę zagrać. No jesteśmy faworytami, tak. Ja na wszelki wypadek Andrzejowi Kłodzie powiem, że żeby nie odczuwał presji, nie? Odczuł zdjęcie presji Andrzej Kłoda. To bardzo dobrze. Słuchajcie, jeśli się nie uda, to przynajmniej Unia Książenice będzie miała historyczny wynik. Nie wiem, czy pokonali kiedyś zespół tak utytułowany jak Goczałkowicki LKS. Boję się, czy trochę nie przesadziłem z kombinowaniem. No ale muszą kiedyś chłopaki zagrać, nie? Kiedyś... O, Mazurkiewicz wolnego. Strzelił w mur. Kto wie, jak... O Jezu, no Mazurkiewicz. Ty jesteś kapitanem, ty nie możesz takich błędów robić. Ty, Książenice mają takie trybuny ogromne? Taki mają wielki stadion? Po co im taki stadion wielki? Okej, okay, akcja poszła od straty Mazurkiewicza. Tutaj... No nie, nie zaczęliśmy najlepiej. Ej, a zwolnią mnie, jak przegram z Książenicami? Na pewno nie będzie zarząd zadowolony. No może jeszcze nic straconego, nie? 1-0 jest dopiero. Może coś tu zaraz wykminimy. O, o Morenkow. Świetnie, Morenkow! Fenomenalne zagranie. Gość chyba pierwszy raz w życiu w ogóle na boisku jest. No nie wygląda to zbyt obiecująco, powiem wam. Trzeba zrobić mentalność ofensywną chyba. Książenice już grają lagę. Od 13 minuty, nie dziwię im się, no. Będą teraz pewnie chcieli utrzymać ten wynik. Co myśli Mazurkiewicz? No, dobre podanie Mazurkiewicza. Wiecie co, te strzały z dystansu to sobie musimy jednak darować, bo to nam nie idzie. W ogóle przed następnym meczem ligowym muszę poczynić jakieś zmiany w taktyce, bo nie jest dobrze. Jest 25 minuta. Nie jest dobrze. Powiedziałbym nawet, że jest kiepsko. Kulawiak robi z nami co chce. Najgorsze, że on nawet nie istnieje. Gramy ze sztuczną inteligencją. No, Ślos... Ale mam głębię składu, powiem wam. Co ja mam za ekipę tutaj w ogóle? Patałachów. Co to za zagrania w ogóle my prezentujemy? Co to jest? Co my robimy? Panowie! Nie! O jest dobrze, Mazur wyciągnął. Co my wyprawiamy na tym boisku? Co się w głowie nie mieści. Jezus Maria. Nie, no ten Kulawiak to trzeba go pokryć, bo on jakiś pressing, no bo to przecież... Ale ten Puchar Polski nam nie jest do niczego potrzebny, bo to jest Puchar Polski taki na niższym szczeblu i nawet jakby nam tu dobrze poszło, to nam nic nie daje. Książenice są w szoku chyba w ogóle, że ten mecz wygląda w taki sposób. Kibice żałują, że nie przyszli.
Nie no, co my robimy? Co my wyprawiamy? Trzeba wstrząsnąć zespołem. Trzeba jakąś zmianę zrobić. Grygiela wpuścimy za Lipniaka, zmienimy go z Wawrzyckim i wpuścimy Szymona Gwiazdę. Może Szymon Gwiazda tutaj nas zbawi dzisiaj, tak jak w pierwszym meczu ligowym. Chłoda popycha przeciwnika. No naprawdę nie wygląda to dobrze, no. No jeszcze się zastanów godzinę, Orzechowski. Właśnie obnażona została moja drużyna pod względem tego, jak wyglądają nasze rezerwy. No Morenkow. No uderz to. Dwie poprzeczki, dobra. Trzeba oddać naszym, że mieliśmy dwie poprzeczki, czyli... No mogło być 2-2 w sumie, gdyby to nie były poprzeczki. Słuchajcie, no tu się da jeszcze coś zrobić, tak mi się wydaje. Tylko, że musimy się najbardziej postarać może. Samo ręką zrobię. Ja pierdolę. Pierwszy raz w życiu gość ten sport uprawia chyba. No dokładnie tak wygląda chyba jak ja bym wszedł na to boisko. No ten Krasicki wygląda chyba najpierw. No! Dobra, coś tam się rozkręcamy. Generalnie... trzeba chłopakom powiedzieć, że no trzeba cisnąć tą butelką, no trudno, nie ma innej opcji. Ci wszyscy już zestresowani, zatroskani, Jezus Maria. Kogo ja tu mogę wpuścić? Zmienię tego Morenkowa, bo to jest jakiś żart, co on w ogóle wyprawia na tym boisku. Wpuścimy Zycha. Nie wiem, czy Damiana oczko wpuszczać, no nie, bo ten Mockało coś tam gra. Dobra, zostawimy sobie jeszcze zmianę. Gegenpressem ich. Jedziemy z Gegenpressem. Tu już nie ma co. Tim Morenkow chyba bilet do Uzbekistanu kupię po tym meczu. Niech on jedzie, nie wiem, jeszcze zmieni kierunek kariery swojej, bo to przecież nie ma sensu najmniejszego. Odpadniemy z tego pucharu, wywalą mnie na zbity ryj i tyle będzie z całej kariery. No, tak jest! Szymon Gwiazda! Jest! Co? Nie, no nie. Tym razem się nie udało, ale następnym razem? A? Też się nie uda. Dobra, musimy Lipniaka, tak gramy go wyżej tu, Grygiera tu. I gramy tutaj, o tak. O, jest Andrzej Kłoda przy piłce, co wymyśli? Jeb! Brawo Andrzej. To było twoje najdalsze podanie w karierze. Jeszcze szans, Szymon Gwiazda był na spalony. Ale gramy zawody. Mentalność bardzo ofensywna. Zażądaj więcej. Jeb, ściś! Widzieliście to? Co gość ma wznowienie? No! Zych! Jak to strzelisz, to grasz w pierwszym składzie w następnym meczu. No i nie grasz. Dwie poprzeczki. Słupek. Bramka ze spalonego. Jeszcze kogoś wpuścić? Damian Oczko wejdzie za Orzechowskiego. Zgramy na dwóch napastników. I tu zagramy na trzech obrońców środkowych. Ja nie wiem, co ja robię. No po co ty strzelasz z 40 metrów, człowieku, jak ty w życiu nie strzelisz takiej bramki, no? Nic z tego już chyba nie będzie. 13 minut nam zostało. Żeby tu cokolwiek wskurać. Dobrze, Mazurkiewicz, tak jest. Długa piłka. To jest nasz jedyne nasze wyjście w tym momencie. Świetnie. Jeden gość był przed tobą i musiałeś akurat kopnąć prosto w niego. Ten jest znowu na spalonym przecież. Ale Lipniak nie był. Dobra. 2-1. Czy Mazurkiewicz asystę ma chyba? Nie, Oczko ma asystę. No Oczko zagrał przytomnie. Szymon Gwiazda już się tam chciał wpierdolić na dwumetrowym spalonym stał. Jak on by to zrobił, to po prostu... Mazurkiewicz trochę się ogarnął w tej drugiej połowie, trzeba mu przyznać. Dawaj długą piłę. Oskar, nie pierdol się. Dobrze. No Zych tutaj, Szymon Gwiazda nie był na spalonym. Warte odnotowania. Oczko! Znowu słupek! Przecież to jest jakaś klątwa. Coś ty co ty wymyśliłeś teraz, powiedzmy. Co ty chciałeś osiągnąć w tym zagraniu? Długa piła.
Dobrze, oczko. No, Szymon, błagam cię. Kogo ja ściągnąłem do tej drużyny? O, gwiazda jest na spalonym. Szok po prostu. Może jeszcze jakaś jedna akcja, no. Zych będzie strzelał pewnie. Może... Szymon! Słupek! Ile ja miałem tych słupków i poprzeczek w tym meczu? No przecież... To niemożliwe. Unia Książenice. Z historycznym wynikiem dzisiaj. Gwiazda już żółtą kartkę dostał, chyba za ilość spalonych. No! No! No jestem niepocieszony. Ostatnia szansa na to, żeby doprowadzić tutaj do dogrywki. Lipniak. Nie, wszystko pałujemy po prostu. Uderz, Grygier. Tak jest! Ekstra! Świetne zagranie! A nie, no. Spalony! No cóż. Ciekaw jestem reakcji zarządu. Mieliśmy XG 2,66. 2,66. 19 strzałów. Z czego 3 celne. Po co ja tego Szymona Gwiazdę wpuszczałem? Było tam... Szymon Gwiazda jest zaniepokojony. No i masz rację, bo zostaniesz zaraz opierdol. Czy któryś z naszych rywali się też tak skompromitował? Wszyscy przeszli dalej. Dobrze, będą zmęczeni, a my tutaj na świeżości, bez tego głupiego pucharu. Piszczek, idź, bo ja nie dam rady chyba rozmawiać teraz z dziennikarzami. Zaczyna nam się sytuacja trochę wymykać spod kontroli. Gramy teraz z Pniówkiem Pawłowice. Pniówek Pawłowice ma ostatnie miejsce w tabeli. Jeśli z nimi nie wygramy, to ja nie wiem, jaka będzie moja przyszłość w tym klubie, ale chyba niezbyt długa. Comiesięczny raport analityka gry. Jeśli chodzi o podania, Łukasz Mrzyk wykręca liczby, które zdecydowanie różnią się od pozostałych. Trochę jak Szczęsny na mundialu, też miał chyba najwięcej podań w naszej drużynie w którymś momencie. Łukasz Piszczek do mnie przychodzi i mówi, że przygotował analizę danych, której tematem jest trzecia liga. Chciałby zwrócić szczególną uwagę na wyjątkową nieskuteczność w ataku, jaką prezentuje Mateusz Dychus. Co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi? Zgranie. Będziemy ćwiczyć cały tydzień, ćwiczymy zgranie. Dobra, kończy się ten okienko transferowe. Zarząd jest niezwykle rozczarowany, że nie udało ci się osiągnąć jednego z celów. Ojej, no wszystko idzie nie tak, powiem wam. Nie jest dobrze. Odpadliśmy z pucharu. Nie możemy nikogo sprzedać. Zaraz zarząd po prostu nas weźmie na rej, wypierdzieli i... I tak się skończy moja przygoda. Cena pracy... Krótko mówiąc, zarząd jest usatysfakcjonowany. No dobra, jeszcze nie spadliśmy poniżej 4, więc jeszcze nie ma dramatu. No musimy teraz wygrać z Pniówkiem, nie? No bo jak nie wygramy z Pniówkiem, to się zrobi naprawdę kurde niedobrze. Idź Piszczek, idź Łukasz, ja muszę tu się skupić. Szczegółowy raport o rywalach. Aby otrzymać raport, musisz poprosić. To co robią ci moi? Chciałem zobaczyć raport tym razem i rozumiem, że nikt go nie przygotował dla mnie. Okej, oni grają taktyką taką samą jak my. Trzeba tu uważać na jakiegoś Szatkowskiego i na Brychlika trzeba uważać. No to są starzy goście jacyś sami, wszyscy po 30. Cesarczyka nie chce nikt za darmo. Może Lipniaka ktoś będzie chciał za darmo. Chce ktoś Lipniaka za darmo? Albo Grygiera chce ktoś za darmo? Oddam za darmo. Jestem zdesperowany. O, Rof Grybnik chce Lipniaka za darmo. Bierzcie go. Bierzcie go precz ode mnie. A, Grygier otrzymuje oferty. Bierzcie tego Grygiera. W pizdu. To Lipniaka sobie zostawimy, a Grygier niech idzie. Grygier decyduje się pozostać. No bo nikt mu nie da tyle pieniędzy, co ja pewnie. Puszcza chce Lipniaka. Wypożyczyć. Możecie go wypożyczyć? Możecie go kupić za zero. Nie chcą. Lipniak nie chce do Rybnika. No świetnie, po prostu będę miał przekroczony. Ta dzisiejsza sesja gry, powiem wam, jest strasznie niefajna. Proponuj Genborysa za darmo. Lipniak. Resowia przekłada ofertę. Przyjmuję. Może do Resowi se pójdziesz. Przecież to jest...
Pierwsza liga, no Lipniak, jak ty tam nie pójdziesz, to naprawdę uznam, że jesteś człowiekiem bez jakichkolwiek ambicji życiowych. Fajne tutaj dałeś propozycje nawet, panie Katrze, ale no nie mam pieniędzy. Ja się rzuciłem w ogóle na jakichś kiepskich grajków. Gęborys otrzymuje ofertę. Idź Gęborys, proszę cię, idź gdziekolwiek. Zejdź mi z pensji, ja mnie nie stać na to, no. Nie stać mnie na wściekłość zarządu naszego. Lipniak gotów. Uff, dobrze. Trochę go szkoda, bo on niby jest obiecujący, ale no zejdzie mi z kontraktu i będę... Jest! Tak jest! Tak jest! Stan finansów. Czy Gęborysa też chcemy oddać? Ja bym go w sumie oddał, bo on nie będzie grał za bardzo. Idź, dobra, niech go biorą. Dużo mam tych piłkarzy, mam tych Zychów, Hamkałos, tam... Super, dobra, przynajmniej finansowo się ogarnęliśmy. Zobaczcie, stan finansów. Mamy... Kurde. Mamy sporo kasy wolnej. Jeszcze kogoś ściągniemy. Mateusz Kulchawy. Boczny obrońca, jakiś całkiem nie najgorszy. Mateusz Kulchawy. Ja bym go sobie porównał z... Kto tam u nas gra? Z tym Marchwickim. No jest lepszy. Za 6 tysięcy go chcą. Za 4. 4 tysiące. No okej. To by był niezły transfer. Paweł Szołtys, to nie bardzo. Jesus Diaz. No dobra, na tym bym w sumie skończył. Taki prawy obrońca by mi się przydał z tego Marchwickiego, bo on jest taki dość kiepski, nie? Dobrze, myślę, że się wygrzebaliśmy się z problemów finansowych. Jeszcze może prawy obrońca do nas przyjdzie. Kuchrawy nie chce przejść do nas? Czemu niby? Przecież... Dlaczego? Nie jest zainteresowany. Chłopie, ty grasz w jakimś Karkonosze Jelenia Góra. I ty nie chcesz przyjść do LKS-u, Goczałkowice? Trochę mnie to, powiem wam szczerze, zdziwiło. Ale dobra, słuchajcie, przynajmniej finansowo jest git. Więc, jeśli nie będzie nam szło pod względem sportowym, to przynajmniej jesteśmy kryci pod względem finansowym. Dobra, musimy trochę pokombinować w taktyce. Musimy wychodzić pozytywnie nastawieni przede wszystkim, niestandardowo, no bo to my mamy tutaj rządzić przy piłce. Ja bym grał więcej skrzydłami. Ja bym więcej skrzydłami, bo my te skrzydła, przeważnie jak robimy jakieś dobre akcje, to one idą skrzydłami. Tak mi się wydaje. Bezpośredniość podań. Nieco krócej, tempo nieco wyżej i bez strzałów z każdej pozycji, to na pewno. Trzeba próbować podawać w to pole karne jednak. W fazie przejścia, kontrpressing po zdobyciu piłki i więcej skrzydłami. Rodzaj wyprowadzania piłki, trochę dłużej będziemy grać. Nie ma też co grać od bramki chyba, bo też nam to jakoś za bardzo nie wychodzi. Pressing trzeba robić, pressing jeszcze raz. Pressing. Jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, musimy trochę zmienić z rzutami różnymi, bo wrócimy domyślne tutaj. Może coś więcej nam tutaj zadziała. I Brychlika, ścisłe krycie trzeba mu zrobić. Pratkowi zrobić pressing. I temu Szatkowskiemu też. Dobra, teraz trzeba mądrze wybrać skład. Mam nadzieję, że... Co to jest ZKZ? Zgadza się z kolegą zespołu. Ej, dobra, to ja ściągnę tego Kiklajsza z tej listy transferowej. A on nie jest już na liście transferowej. On jest dalej niezadowolony ze mnie? Może pogadam z Kiklajszem jeszcze przed tym meczem na szybko. Pochwalmy trening i rozwój. Może objęcie Kiklajsza ramieniem? Nie zrobiłem prawie nic, co zasugerowałoby na taką pochwałę. Nie jestem zadowolony, żeby chwalić, by zazdziwienie się na treningu. Jaki to jest pyskaty gość. Dobra, no to nie będzie grał. Nie będzie, chciałem zrobić... Chciałem naprawdę, chciałem wyciągnąć do niego rękę. No ale nie, on musi pyskować. On musi ciągle po prostu na swoim stawiać. Odpuszczam. Odpuszczam temat w ogóle Kiklajsza. Jak on taki chce być, to... Dobra, Mrzyk. Masz dzisiaj szansę na odkupienie. Mam nadzieję, że z niej skorzystasz. Wracamy do naszego bazowego ustawienia w obronie. Magiera, Zięba Dach, Marchwicki. Kurde, no na prawej obronie mam naprawdę wakat. Przydałby się ktoś lepszy, bo nie mam tu nikogo na tyle dobrego, co na pozostałych pozycjach. No ale dobra, zagra jeszcze ten Marchwicki dzisiaj. Nie mam za bardzo lepszego pomysłu. Może oni po prostu bocznych obrońców w nich grają, nie wysuniętych. Po prostu bocznych obrońców. W środku pomocy zagra dzisiaj ten Dąbrowski. Tak, Dąbrowski defensywnego pomocnika.
a Hansel odbierającego piłkę. Tak, Ivan ostatnio bardzo dobrze zagrał jako odwrócony skrzydłowy, więc dzisiaj znowu zagra to samo. Na prawe skrzydło wpuścimy tego Rasheję. Tutaj przeważnie to grał Sieracki. Dam chyba dzisiaj szansę od pierwszej minuty Bryszczęce. On dobrze z tym Pechliwanem wyglądał ostatnio. I w ataku. Próbować tego Kiklajsza. Nie mam tu za bardzo opcji, jeśli chodzi o napastników. Może jeszcze muszę poszukać jakiegoś napastnika teraz na szybko. Dobra, zagra jeszcze ten Kiklajsz. I niech on się spróbuje jako lis pola karnego zagrać. Może jako lis pola karnego będzie sobie radził lepiej. No i dobrze, no i tak spróbujemy. Remigiusz Flash dzisiaj pierwszy raz po kontuzji pojedzie na mecz. Szymona Gwiazdy to szczerze mówiąc mam trochę dość. Niech już jedzie ten Nagrodzki, może lepiej. I Damian Oczko chyba nieźle wypadł ostatnio. Zostaje nam spróbować. Trzymajcie się planu, bądźcie cierpliwi, a będzie dobrze. Wszyscy są opanowani. Indywidualnie dziś wierzę w Mrzyka, powiem, żeby się trochę chłopak podbudował. Kiklajszowi może jeszcze coś powiemy. Prawda, żebym był dumny. Nic to nie. No, próbuję już wszystko z tym Kiklajszem. On po prostu ma mnie w dupie. Dobra, u siebie gramy. Ludzie, proszę, wygrajmy ten mecz. Wygrajmy ten mecz z tym Pniówkiem Pawłowice. To są takie prawie derby. Pawłowice są blisko Goczałkowic. Z tych wszystkich zespołów, które mam w lidze, wydaje mi się, że najbliżej jest nam do Pawłowic. Tak jak patrzę. Bo Rasheja sobie przypomniał, że w piłkę grać potrafi. No panowie. Pamiętam cały czas ten mecz z Tarnowskimi Górami. Dobra, no. Strzał kiepski, ale trochę się nam rozruszał Rasheja. Może to będzie znowu jego mecz. Oby tak było. Na razie jest bardzo spokojnie. Pierwsze 10 minut. Jezu, ile kibiców przyszło. No my naprawdę musimy się postarać, panowie, w tym meczu. Pechliwan to w ogóle nie wiem, co teraz wymyślił. Ale dobrze, Dąbrowski to zbiera. Jest dużo tych strzałów, a ja chyba już wyłączyłem tą opcję z tym strzelaniem z każdej pozycji. A oni ładują jak... Mamy inicjatywę. Nic na razie z tej inicjatywy wielkiego nie wynika. Ale dobrze, no teraz Rasheja. Wchodzisz jak w masło. A ja się pytam, gdzie jest w tym momencie lis pola karnego? Dlaczego Kiklajsz stoi przed polem karnym jak debil? Jak, komu Rasheja ma zagrać w takiej sytuacji? Lis pola karnego nie potrafi do główki skoczyć. Lis pola karnego generalnie nie potrafi nic. I jest znowu na spalonym. Kurwa, Kiklajsza krytykujemy. Zadowolony z siebie jest. Kurwa. Nie, już naprawdę, to jest ostatnia szansa dzisiaj jego, bo... No. 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 Aj. Spadła ta jakość strasznie. Gdzie jest ta drużyna z meczu z Tarnowskimi Górami, ja się pytam. Gdzie jest ta drużyna? Co się z nią stało? No Pechliwan znowu pięknie. Poprzeczka. No jeszcze gramy. No zagraj temu Kiklajszowi. Nie strzelaj. Po co? Może teraz coś się wydarzy pozytywnego. No, je... Kur... Na samym dnie jakiegoś poczucia bez sensu i bez nadziei? Nie no, nieźle gramy. Gramy naprawdę w porządku. Skuteczności tylko nam brakuje. Brakuje nam dobrego napastnika. No i teraz Kiklajszowi na pust... O, taki chuj! To mi się śmierdzi jakimś golem z dupy teraz. Mrzyk Redemption. No, pięknie, Pechliwan. Jedziesz sam. Sam. W tobie nadzieja. No to fajnie, że żaden z kolegów ci nie... To jest żółta kartka. Jak nie czerwona nawet. No, żadna. Podgrzej atmosferę. 15 strzałów oddaliśmy w tej połowie. I żadnej bramki.
XG 1,5. No może jeszcze teraz, do szatni im władujmy, panowie, do szatni. Pechliwan sam, tak, ty potrafisz. Nie ma na to zgody. Gocyk uznał se, że dzisiaj akurat mecz życia zagra. Panowie, no generalnie gramy nieźle, nie? Oby tak dalej. Wszyscy są zadowoleni, tylko po prostu trzeba wpuścić jakiegoś napastnika. Teraz tak, jeśli bym Pechliwana chciał jednak dać na atak, z tu wysuniętego napastnika, Zaki Klajsza byśmy wprowadzili. A ten jeszcze ma kontuzję, po co ja go wziąłem na ten mecz? W wyposażeniu ochronnym Remigiusz Flasz by miał grać. Dobra, Damiana Oczkę wpuścimy, u Zaki Klajsza. On też będzie grał odwróconego skrzydłowego i nic więcej na razie nie będziemy zmieniać. Tak, to jest denerwujące, no my dobrze gramy, a nie potrafimy się wstrzelić. Tego pieprzonego gocyka nie możemy pokonać. Gocyk srocy. No, może teraz. Gówno. No nikogo za bardzo. No możemy Sierackiego za Bryszczenkę wpuścić. Ale oni się bunkrują w tym polu karnym. W ogóle nie chcą w piłkę grać. A ja to jeszcze mogę wymyślić. Powiedzcie mi. No nie powiecie mi, jak mi macie powiedzieć. A może teraz Denis. Nie. Denis się zmieni pozycjami z Raszeją i z Oczko. Oczko będzie grał skrzydłowego, a za Raszeję wejdzie ten Nagrodzki. 25 strzałów oddaliśmy. 25 strzałów. O Jezus Maria. Wyszła! Wyszła piłka! Przecież całym obwodem, ewidentnie. Ślepy jesteś? Ślepy jesteś, kurwa. A, żebym na Padziora wpuścił? Nie no, teraz to już na pewno wszystko się odmieni, nie? Na Wrockim w ataku to po prostu świat zwojujemy. Remigiusz Flasz na końcówkę. Ostatnia akcja. Flasz z kontuzją. Ty jest, grał. Co ja mam za napastników w składzie? Jeszcze będzie rożny. XG 2,35, 26 strzałów, 7 celnych, 0 bramek. Na 5. miejscu jesteśmy po tym remisie? Remis nam dał, a bo ci tu jeszcze mają do zagrania, czyli jeszcze możemy spaść o 3 pozycje, na 8 możemy wrócić. Awansu to my w tym sezonie raczej nie zrobimy. Nie chcę się na te konferencje chodzić. Zamknięte już mamy okienko transferowe. Aha. Okej. Napastnik i prawy obrońca bez kontraktu. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy jakiegoś Damiana Kowalczyka. Ma 27 lat. Nie ma kontraktu. No ale to nie jest jakiś... Wiecie, porównajmy go z tym pajacem. No nie jest dużo lepszy, nie? Od Kiklajsza. Dobra, poobserwujmy tu jeszcze. Jan Janusz jest poza zasięgiem scoutingu. Na testy. A, oni mogą przyjść na testy, dobra. Jana Janosza na testy zaprosimy. Smutno mi, no, smutno mi. Smutno mi, ta sesja mi w ogóle nie wychodzi. Jeszcze nam został Stylon Gorzów. Brakuje, żeby Emil Drozdowicz nam wpierdolił hat-tricka w tym meczu. Oskar Filipowicz ma pytanie. Jako, że Jan Janosz przychodzi na testy do klubu, nasuwa się pytanie, czy ma szansę na stały kontrakt na stadionie? Nie wiem. Smutne, smutne tygodnie w Goczałkowicach. Jeszcze jeden mecz zagram w tej sesji. Jak go nie wygram, no to... No nie wiem, no to będzie mi smutno i będę płakał. Nie mam napastnika. Idziemy na konferencję. Trzeba postawić czoło dziennikarzom tym razem. Czy czuje pan presję oczekiwań, by poprawić wyniki? I muszę tutaj dobrą minę do złej gry robić. W chwili obecnej Stylian Gorzów ma na koncie serię 4 ligowych spotkań bez porażki. Czy nie obawiamy się konfrontacji? Wierzymy w siebie. To znaczy tak naprawdę to w ogóle nie wierzę w to, że my z tym Stylonem coś ugramy, ale z mentalnością nie. Mamy problem z napastnikiem. Kolego Szewczyk. Czy ma pan jakieś wieści w sprawie kontuzji, z jaką zmaga się Łukasz Piszczek? Nie, nie mam żadnej. Pan... Chłop nie może grać. Jak odpowie pan na zarzuty, że pańskie podejście taktyczne jest za mało elastyczne? Uśmiechnij się życzliwie. Co pan sądzi na temat sytuacji, w jakiej znajduje się Grzegorz Kowalski? Ja nie wiem, kto to jest. Co ja mam sądzić na temat... Dupie to mam. Koniec.
Koniec konferencji. No, nareszcie mnie jakiś dziennikarz polubił. Pejcie, zrobię sobie save'a jeszcze nowszego, bo te save'y się ponoć lubią psuć w tej grze. Pochwalę kolegę Mazurkiewicza. Dylan Gorzów, bezpośredni rywal w tabeli. Tyle samo punktów mamy. Panowie, ostatni mecz nie był, naprawdę był niezły. Zagraliśmy naprawdę w porządku. Tylko że nie mamy kogoś, kto by nam strzelał bramkę. To jest spory problem. Spróbujemy jeszcze raz despekliwana do przodu, trudno. I damy kontrakt z Janowi Janoszowi. Jan Janosz będzie grał za premię, za występ i tyle. I Jan Janosz, aha, jeszcze nie jest nie można zgłosić Jana Janosza? On gwiazda, to jest jakaś totalna porażka. Sieracki wraca do składu, Damianoczko zagra. No i tu już nic więcej nie zmieniamy. Wybicki, Kikaś nie jedzie na ten mecz, bo jest fletem. Chruśka pojedzie, dawno nie był. Czy to będzie sesja bez wygranego meczu? Całkiem możliwe. Idźcie zrobić show. Idźcie zrobić show. Yo, yo, yo. Co? Czemu jest rzut rożny? Mrzyk wyszedł za boisko z piłką? To są emocje, ja jestem trochę pierdolnięty. Fajnie, fajnie się zaczyna. Drozdowicza kryjemy. I tu jest jeszcze jakiś Azjata, to mu trzeba pressing założyć, bo Azjaci są szybcy. No. Ale bramka! Ale to zawinął, patrzcie. Pięknie! Pięknie! Zmieniamy mentalność na... na ostrożną. No teraz prowadzimy, to trochę ostrożniej możemy zagrać, nie? Niech oni atakują. Trochę mnie wkurza, że muszę tym pechliwanem grać w ataku, bo on ma dobre podanie, prostopadłe. I odbieramy mu tą grą w ataku, ten jego atut. No ale nie mam innego napastnika. Jan Janosz chyba naprawdę tutaj będzie grany za niedługo. No nie musiałeś tego oczko strzelać, ale niech ci już będzie. No. 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 Może nie jest źle. Wybitnie jakoś nie gramy, ale no pamiętajmy, że jest to mecz na wyjeździe z drużyną całkiem niezłą, więc nie wymagajmy tu nie wiadomo czego. Totalnie. No nie strzelaj tego, po cholerę to strzelasz, no. Miałeś dwóch kolegów przed sobą jeszcze i ty walisz na pałę z 16... No dobra, ale jakby trafił, to bym go pod niebiosa wynosił w sumie, jak tego Dąbrowskiego. Dobrze, dobrze, dobrze. No, panowie, powrót. No powrót, szybciej ten powrót. No nie dziwię się, że próbują takie rzeczy Mrzykowi robić. Widać, że odrobili lekcję. No! No! Gówno! No to jednak nie jest typowy snajper ten pechliwan, nie? Wolałbym go na tym skrzydle mieć, no ale co mam zrobić? Nie będę przecież już kiklajszem więcej grał. Ten gość mi pluje w twarz za każdym razem, jak próbuję się z nim jakoś dogadać. Potem w meczu gra gówno. Wow! Ale strzał Magiery. Ajajaj, szkoda, mogło być dwa. Ani razu jeszcze, odkąd gram tymi Guczołkowicami, nie oddałem chociażby jakiegoś strzału groźnego porożnym. No to w niższych ligach przecież rożne to jest sól futbolu. Ach, coś teraz poniosę do tej Dąbrowskiego. Uwierzył, że jest jakimś kurwa Andrea Pirlo chyba i z zewniaka próbował. Że nic nie gra ten Stilon. Nic nie gra takiego, żebyśmy się mieli obawiać. Aha. Mrzyk, stój w miejscu, gdzie wyłazi? Co ja z nimi mam? Nie chcę nic mówić, nie? Ale jak to kurwa wpadło? Jak fizyka pozwoliła odbić się tej piłce od poprzeczki? Później odbić się przed linią bramkową i jeszcze wkręcić się do bramki. Jak to jest możliwe? Czy ktoś może mi wytłumaczyć, jak to jest możliwe?
Przecież to fizycznie niemożliwe, żeby coś takiego się wydarzyło. Od poprzeczki, od... Pieprzony Emil Drozdowicz, no. Nie graj lepiej do mrzyka, bo... No nie. No mówiłem, że mi kurwa strzeli hot-tricka. Ścisłe krycie miało być na... Panowie. Macie zagrać znacznie lepiej. Znacznie lepiej. Ja nie wiem, co ja mogę jeszcze zrobić, no. Chliwan za oczkę. No wpuszczę tego Nagrodzkiego jeszcze raz. Nie mam wyboru. Nie wygląda to dobrze. Nie jest dobrze. Szybciej stracę tę robotę niż... Co to było za zagranie? Który? Który taki mądry? Który? To dupy z tym. Nic w tej drugiej połowie nie gramy. Nic. Nic nie gramy. Się gramy. Kupę. Czemu na aut to wybijasz, no? Nie możesz... Nie mam pomysłu, nie mam pomysłu za bardzo, co ja tu mogę zrobić. No Bryszczenkę mogę wpuścić i Chruśkę ewentualnie. Tyle mogę zrobić, no nic więcej nie mogę zrobić. Ziębę też trzeba zmienić, tak, dobrze, że mi tutaj polecili, bo widzę, że zmęczony. O. To była moja jedyna akcja w tej połowie. Nawet się nie zakończyła strzałem. Jesteśmy po prostu słabi. No tu jest jakaś rewolucja potrzebna. Co? Kto to? Dan. No nic, nie możemy w ogóle nic zrobić. Nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Kibice się z nas śmieją. Pan Bóg mnie zawodzi, ludzie mnie zawodzą, że moje życie już nie ma sensu i tak dalej. Nachodzi taki smutek, że bolą włosy i paznokcie. Po co strzelaliśmy na 1-0? Żeby mi nadzieję zrobić? Żeby mi było jeszcze bardziej przykro. Żeby mnie ośmieszyć. Wow, strzał oddaliśmy, celny. Radujmy się. No jestem wściekły, ale jestem wściekły wewnętrznie, bo już nawet nie potrafię tego za bardzo okazywać. Ósme miejsce nadal mamy, straty do czwartego. 3 punkty, no to jeszcze idź Piszczek, idź. 5 spotkań bez zwycięstwa. To nawet nie jest brany pod uwagę ten mecz pucharowy. Ja już nie pamiętam, co to jest radość. Zapomniałem, czym jest radość. W łeb, remis, w łeb, remis, remis, w łeb. A
Było tak pięknie. Piszczak proponuje, żebyśmy zebranie zespołu zwołali. No zwołajmy, no. Nie wiem, czy otuchy mam im dodać, czy wyzwanie rzucić. Naprawdę jest opcja, że mogę im powiedzieć, że jestem zachwycony zwyżką naszej formy w ostatnich meczach, oby tak dalej. To by było dość nietypowe podejście do sytuacji. Co ja im mam powiedzieć? Napiszcie w komentarzu, co ja im mam powiedzieć. Bo ja nie wiem, co ja im mam powiedzieć. Nie wiem.